Małgorzata Rozenek, Majdan, dzień dobry, witam w audycji Weekend z dobrą książką. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pięknie pani wygląda. Dziękuję bardzo. Naprawdę, złotą się, świeci z daleka, jak tylko się wchodzi na targi, od razu widać. Dziękuję bardzo. Porozmawiamy o książce, tą, którą widzą słuchacze, jeżeli oglądają wersję wideo, natomiast ci, którzy nie widzą, to mogą zobaczyć chociażby na naszej stronie internetowej recenzję tej książki. Myślę, że kiedy ta rozmowa się pojawi, to recenzja już będzie. Ja jestem po prawie, że już lekturze całej książki i zastanawiam się, czy w XXI wieku, kiedy różne rzeczy nam się przytrafiają, chodzimy do lekarza z różnymi sprawami, sprawa in vitro jeszcze wywołuje tak wielkie emocje. Niestety ciągle wywołuje wielkie emocje, co mnie zadziwia nieodmiennie. To jest taki temat, z którym ja borykam się i zderzam od kilkudziesięciu lat i muszę powiedzieć, że ostatnie dwa lata to jest bardzo dramatyczne zaostrzenie i brutalizacja debaty wokół in vitro. To, co dzieje się ostatnio i w propozycjach politycznych i w takim dyskursie publicznym wokół tej metody, ale w ogóle wokół metod leczenia niepłodności, jest bardzo niepokojące. Ja jestem mamą dwóch synów urodzonych dzięki tej metodzie. Jestem bardzo wdzięczna lekarzom, jestem bardzo wdzięczna za to, że udało mi się zostać mamą właśnie w ten sposób. I naprawdę, jeżeli zgłębimy ten temat i jeżeli sprawdzimy technicznie wszystko to, co dotyczy tematu in vitro, zorientujemy się, że nie jest to metoda wątpliwa moralnie. A nawet jeżeli są osoby, które nadal będą tak uważać, to przecież o to chodzi, żeby dać wybór, żeby ci, którzy chcą korzystać z tej metody, mieli taką możliwość i mieli wsparcie państwa. Bo problemem teraz jest to, że rodziny, pary, które się z problemem niepłodności borykają, są zostawione same sobie. A jest to niezwykle kosztowna, niezwykle droga i wymagająca ogromnego wysiłku metoda, która tak naprawdę sprowadza się do tego, że chcemy mieć dziecko, nic więcej. Tym bardziej, że te pary zmagają się nie tylko jeżeli chodzi o kwestie finansowe, też pomoc psychologa jest tutaj nieoceniona, ale również przepisy mówiące chociażby o tym, że po 20 latach oni tak naprawdę tracą prawo do zarodków. To jest na razie projekt, właśnie musimy, to jest bardzo niepokojący zamysł. Wydaje mi się, że powinno być tak, że i tak też myślą stowarzyszenia leczenia niepłodności, lekarze, z którymi rozmawiałam i niektórzy politycy, że powinien być zostawiony parom, rodzinom wybór. Zarodki, po które nikt nie zgłasza się po 20 latach, mogłyby być oddane do adopcji. Natomiast te, których rodziny nadal łożą, raczej rodzice powinni mieć wpływ na to, co się dzieje. Ale takich tematów wokół in vitro jest więcej, a tak naprawdę warto pomyśleć nad tym, że Polska jest jedynym krajem w Europie, która nie refunduje i nie wspiera in vitro. Kraje muzułmańskie są krajami, które mają bardzo dobrej jakości ośrodki leczenia niepłodności. I nawet przy tak restrykcyjnej religijności ta metoda jest uważana za normalną. Problem z niepłodnością polega na tym, że ona dramatycznie galopuje. Ona się bardzo rozszerza i już za 20 lat według WHO co czwarta para będzie miała problem z zajściem w ciążę. I naprawdę warto, żeby państwo dostrzegło ten problem, dokładnie tak samo jak powinno dostrzec problem klimatu. To jest, ja widzę porównywalną sytuację. Tak samo mam wrażenie, państwo reaguje z opóźnieniem, państwo reaguje z pewnego rodzaju zastanowieniem się, czy warto. A przecież warto, te zmiany już są potrzebne i wsparcie państwa już jest potrzebne. Ta książka to nie tylko sam temat leczenia niepłodności, w takim sensie, że tylko in vitro. Pojawiają się, i to jest moim zdaniem bardzo wielki plus tej książki, osobiste historie osób, które opowiedziały pani swoją historię. Chociażby to, że jako przykładny katolik, myślę, że to jest bardzo bliska pani historia, napiętnowanie in vitro w głowie tak młodej osoby wtedy było bardzo duże, jednak to przebudzenie i zobaczenie, że to nie jest nic złego, to nas nie zaciągnie do piekła. To prawda. To jest trochę tak, że
Ja sama jestem osobą z katolickiego domu i życie zgodnie z dekalogiem i w ogóle zgodnie z nauką Kościoła przez cały czas mojego dzieciństwa było mi bliskie. Nie była to wybitnie religijna rodzina, ale była to rodzina, która żyła z duchem nauczania Kościoła, szczególnie, że mój tato działał w Solidarności, więc to było naturalne odniesienia. Kościół katolicki wielokrotnie zmieniał zdanie, czy na temat szczepień, czy na temat transplantologii, czy jestem absolutnie przekonana, że zmieni zdanie na temat in vitro. Ja uważam, że temat in vitro jest wykorzystywany ostatnio w celach politycznych. Jest idealną zasłoną dymną do tego, żeby wzburzyć opinię publiczną, podzielić opinię publiczną, tylko po to, żeby przykryć jakieś niewygodne sytuacje. Nie wolno nam się na to zgadzać. Należy robić wszystko, żeby normalizować tą debatę. I moja książka jest takim głosem uspokajającym. Celowo jest tutaj zebrane 13 rozmów. Są lekarze, jest dominikaniec, jest seksuolog, jest mężczyzna, który przez tą terapię przeszedł, z jakim skutkiem, proszę zobaczyć. I są rodziny i ważne jest, żeby pokazać, że in vitro w zależności od rodzin, w zależności od przypadku, za każdym razem jest inne, ale za każdym razem ma jedną wspólną cechę. Angażuje niewiarygodnie uczucia, angażuje niewiarygodnie emocje, i niestety finanse. I na jakiś czas dominuje całkowicie życie. I warto takim rodzinom i warto takim parom po prostu pomagać. Ja myślę, że przy okazji książki i tematu in vitro przede wszystkim powinniśmy mówić o godności, bo tego w dyskursie brakuje, że nie bierzemy pod uwagę tego, że temat in vitro i temat niepłodności jest związany z czyjąś godnością po prostu i nie powinniśmy używać też zbyt ostrych słów, szczególnie mówię o tej stronie, która krytykuje metodę. Szczególnie jeżeli to dotyczy, te ostre słowa dotyczą dzieci, które ani nie dokonały wyboru, żeby taką metodę użyć, a one bardzo często są ofiarami takich negatywnych wypowiedzi. Ale my walczymy przede wszystkim o refundację. To jest dla nas najważniejsze. O to, żeby znormalizować pomysły ustawodawcze, bo one są tak bardzo chaotyczne i minimalizujące ilość zapłodnionych komórek, albo ograniczających kriotransfer, albo refundujących leki, nierefundujących procedury. Tam jest bardzo dużo różnych wahnięć, które nie powinny się zdarzać. To znaczy pacjent, szczególnie przy tak długim leczeniu, jak leczenie niepłodności, które jest rozłożone bardzo często, w 99% przypadków na lata, średnio mówi się o 2-letnim leczeniu. To jest naprawdę długo. Nie może być tak, żeby pacjent, zaczynając leczenie, nie wiedział, czy reguły gry się zmienią w trakcie, bo niestety teraz, przez to, jak jest to wszystko unormowane, państwo w sposób wyraźny dzieli ludzi na zamożnych i mniej zamożnych i od tego umożliwia posiadanie lub brak posiadania dziecka. Naprawdę koszt około 15 tysięcy średnio, a wahający się między 12 a 20 jednej procedury, która jest tak naprawdę tylko uwieńczeniem kilkuletniego, bardzo często leczenia, które również jest bardzo kosztowne, nie jest na kieszeń wszystkich. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który nie refunduje tej procedury. Musimy to zmienić. Ja znam treść tej książki, ale osoby, które nie znają tej treści, bo po nią nie sięgnęły, bo na przykład ktoś im powiedział, że in vitro to jest zło i więc nie zajmujcie się tym tematem. Jeżeli usłyszą o tym, że Małgorzata Rozenek-Majdan znowu napisała, poruszyła właściwie jakiś kontrowersyjny temat, to czy to po prostu w pewnym momencie nie odwróci się przeciwko pani, że te osoby będą zaczęły atakować? Nigdy, ja nic, co robię w swoim życiu, czy prywatnym, czy medialnym, nie jest wyrachowane i nie jest skalkulowane na jakiś efekt. Tematy, którymi się zajmuję, to są tematy, które albo są mi bardzo bliskie, albo z jakiegoś powodu uważam, że powinnam się nimi zająć. Temat in vitro istnieje w moim życiu od kilkudziesięciu lat. Mój starszy syn ma teraz 13 lat i zanim pojawił się na świecie, było to poprzedzone kilkuletnim leczeniem.
Więc później mój drugi syn, który się pojawił 9 lat temu na świecie, i to cały czas jest taki temat, który jest mi niezwykle bliski. Nigdy nie miałam takiej potrzeby, mimo że nie ukrywałam tego, ale nigdy nie miałam potrzeby wychodzenia ze sztandarami i mówienia głośno na temat tej procedury, ale ostatni rok temu propozycje posła Klawitera, czy te projekty ustaw, które próbują do parlamentu, Bogu dzięki, w nieudany sposób pływać, to był taki moment, w którym pomyślałam sobie, że jeżeli już mam wykorzystać w jakikolwiek sposób rozpoznawalność, czy jeżeli już mam o czymś mówić, to niech to będzie naprawdę ważny temat. Wbrew pozorom, od początku, jak ta książka pojawiła się na rynku, dostaje niezwykle dużo głosów wsparcia, bardzo dużo historii od kobiet i od rodzin. Bardzo zwracamy uwagę, żeby odpisywać kobietom, żeby móc się z nimi komunikować, bo czuję się teraz taką powierniczką historii leczenia, nadziei, tego, czy się uda. Bardzo dużo kobiet mi wysyła zdjęcia swoich dzieci, które dzięki tej metodzie zostały poczęte, więc muszę powiedzieć, że mam takie poczucie, że ta książka przyniosła mi naprawdę bardzo dużo dobrego. I dużo osób mi za nią dziękuje, ale to ja chciałam czytelnikom bardzo podziękować za to, jak reagują na pojawienie się tej książki, bo tyle dobra i sympatii, którą dostałam właśnie przy okazji tej książki, nie dostałam chyba jeszcze nigdy, więc to ja jestem wdzięczna. Ma pani dwóch synów, z których pewnie jest bardzo dumna. Oni dumni tak. Są też z mamy. Dziś Dzień Matki. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Ja kocham Dzień Mamy. To jest taki moment, którym pozwala podsumować, pozwala pomyśleć o tym, że to jest jednak coś wspaniałego, i cieszę się, że moment, w którym ja decydowałam się na tą metodę, był takim czasem, kiedy nie było to aż tak bardzo krytykowane, bo może nie daj Boże, bym jakaś niepewność w mojej głowie by weszła i co by było wtedy? Więc przeczytajcie tą książkę, tam są odpowiedzi na wszystkie pytania, szczegółowo opisana procedura, jak to wygląda, i wtedy każdy w swoim sumieniu niech podejmuje decyzję. Dziękuję bardzo i powodzenia życzę. Dziękuję bardzo, dzięki.